Wypowiedź pana prezydenta zwierzchnika sił zbrojnych w obecności przedstawicieli parlamentu, kierownictwa rządu i najwyższych dowódców wojskowych uroczyście podpisał pan prezydent ustawę o obronie ojczyzny. Posłuchajmy. Szanowni państwo, pokazałem specjalnie przed momentem rozmiar tej ustawy, bo ona jest rzeczywiście ogromna. To jest po prostu dzieło legislacyjne. To, co powstało na przestrzeni ostatnich miesięcy właśnie w wyniku bardzo szeroko zakrojonej pracy i konsultacji, to wytycza drogę na przyszłość dla rozwoju polskich sił zbrojnych w szerokim tego słowa znaczeniu pełnego ich funkcjonowania, także i obronności narodowej. To nie jest akt prawny, który został stworzony dlatego, że Rosja zaatakowała Ukrainę. To jest akt prawny, który został stworzony, dlatego że przewidywaliśmy, że Rosja może zaatakować Ukrainę, tak jak to kiedyś wskazał prezydent Lech Kaczyński. Niestety spodziewaliśmy się tego, że, że może to nastąpić i że w związku z tym my w przyszłości możemy być kolejnym celem napaści żarłocznej imperialnej Rosji. Stąd taka decyzja, stąd ta myśl modernizacyjna, stąd wierzę głęboko w to, że ta ustawa. Będzie realizowana z powodzeniem przez polskich polityków niezależnie od barw politycznych. Chcę z całego serca podziękować, że cała polska scena polityczna odpowiedziała na mój apel zgłoszony dwa tygodnie temu w czasie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, kiedy poprosiłem. Wszystkie strony sceny politycznej, ogremialne wsparcie dla tego projektu. Oto by on został przyjęty i w Sejmie, i w Senacie jak najszybciej. Oczywiście nie bez niezbędnej dyskusji. To, to było dla mnie jasne i oczywiste, od tego jest Parlament. By dyskutować, by, by, by proponować różne lepsze rozwiązania, czy alternatywne rozwiązania. Ale jak widać, podejście było niezwykle odpowiedzialne. Dzisiaj ustawa jest i ja także stosownie do tego, jak postąpili. Polscy politycy, Polscy parlamentarzyści natychmiast, niezwłocznie podpisuje tą ustawę po to, by mogła jak najszybciej wejść w życie i mogła jak najszybciej zostać zrealizowana. Dziękuję wszystkim twórcom ustawy. Dziękuję wszystkim tym, którzy nad tą ustawą w ostatnim czasie pracowali. Dziękuję za życzliwe podejście. Dziękuję za to, że pokazaliśmy także całemu polskiemu społeczeństwu, ale może przede wszystkim polskiemu wojsku, naszym żołnierzom że Polska jest jedna wspólna i przede wszystkim Polska niech żyje wolna niepodległa i suwerenna Ukraina niech żyje Polska niech pan bóg ma w opiece naszą ojczyznę Przez chwilę mogliście, o, usłyszeć kogoś, kto mi przeszkadza. O, proszę bardzo. Pamiętacie, to on był taki malutki. A teraz? Mambeś. Malutki mambeś, bo są dwa mambezie. Stary mambeś I, i o, 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 o. U pana na maksimum chcę. <grywia> Oj, Boże. Przepraszam was za mojego małego mambesia. Ale trudno nie kochać tych zwierząt. Co chciałem powiedzieć, kochani? Puszczę wam zaraz fragment filmu z 20 grudnia 2020 i w kontekście obecnych wydarzeń, mając w pamięci jedną rzecz, że czym bliżej jakiegoś wydarzenia, tym prawdziwy jasnowidz więcej widzi szczegółów, więcej może przepowiedzieć czym dalej w las tym lepiej się widzi drzewa Moi drodzy posłuchajcie co powiedziałem w tym filmie z 20 lutego 2020 posłuchajcie Jest to film w którym powiedziałem nie dość że Jarosław Kaczyński znaczy jakiś ważny polityk w Polsce Użyję słów Polska oazą wolności. To powiedział Jarosław Kaczyński. Po wielu miesiącach dokładnie te słowa wypowiedział w 2020 bodajże pierwszym roku. Ja odnoszę się w późniejszych filmach odnośnie tego filmu, gdzie cytuję te słowa. Szczytałem to z głowy Jarosława Kaczyńskiego, że taki, taką wypowiedź powie właśnie w Sejmie, odnosząc się też do innych krajów, Pol że Polska jest oazą wolności, to powiedział. Ale w tym filmie też powiedziałem bardzo ważną rzecz. Najprawdopodobniej wyczułem tą zbliżającą się ustawę o obronie ojczyzny. Nie potrafiłem ją nazwać, no bo pierwszy raz coś takiego powstało. Dziwny twór. I nie wiedziałem wokół jakiego tematu to ustawić. Mało tego, zapowiedziałem to, co się wydarzyło w 2021 roku. Bo, a przypominam, że ten film, który zaraz puszczę, fragment jest z 2020. To jest grudzień 2020, 20 grudnia. I zapowiadam to, co się wydarzy w 2021-2022, bo robię to na dwa lata. Co jest w opisie do tego filmu. I moi drodzy, są wizje na dwa lata, więc to się wydarzyło. Ja wyczułem tą ustawę obrony ojczyzny. Mało tego wyczułem, co się działo przy polsko-białoruskich granicach i, na samej i w samej Ukrainie. Już to w 2020 roku, że będzie na Ukrainie powtórka z rozrywki. Ale posłuchajcie w całości, w kontekście współczesnych wydarzeń. Patrzmy. Oto fragment z tego filmu. Z 20 grudnia 2020, przepowiednie na 2021-2022. Posłuchajcie. I patrzcie na to w kontekście współczesnych wydarzeń w Polsce i na świecie. Nie daje mi spokoju ten stan klęski żywiołowej, ten stan nadzwyczajny. A może być coś takiego, że oni też mogą wprowadzić jakąś ustawę, która będzie jak stan nadzwyczajny, jak stan klęski żywiołowej, ale nie będzie tak nazwana. I zobaczcie, to jest. Spełniło się w 12, bo spełniło się w 2021 roku, bo wiadomo, że jeżeli to są wiz, film z 20 grudnia 2020, no to nie są to wizje na 2020 rok, tylko na 2021. Zresztą w opisie jest, że na dwa lata. Spełniło się, ponieważ ja zapowiadałem, cały czas mówiłem jako jedyny i pierwszy w Polsce, że w okresie wrzesień-listopad 2021 widzę że trzeba będzie polski granic bronić, że będzie słowo wojna odmieniane przez wszystkie przypadki, że będziemy się bać o Polskę. No i to się sprawdziło w wojnie hybrydowej tym co wyprawiała Białoruś. I na obszarze wschodnim, na pasie wschodnim to właśnie taką ustawę nadzwyczajną wyłączającą jakby ten pas wschodni przy granicy z Białorusią Polska yy, Polska Wprowadziła. Ale wiecie, jaka myśl teraz przyszła? Nieoczekiwana, że Polska odniesie się do ustawy, którą stworzyła na pasie białoruskim, aby to samo już w niedługim czasie podobną sytuację, co było na pasie białoruskim, gdy była hybrydówka, żeby na pasie z Ukrainą stworzyć podobną sytuację i wykorzysta się ten sam. Yy, to samo prawo legislacyjne, tą samą legislację. Taka my myśl teraz przyszła, intuicja. Że to samo zrobi Polska tu, przy Ukrainie, co zrobiła z Białorusią, ale to jest przyszłość. Do dwóch miesięcy uważam, trzech. Posłuchajcie dalej, co mówię w tym filmie. Ja bym to powiedział taki zamordyzm, ale... <grym> Bo choć... A nie był zamordyzm? dla tych ludzi przy Białorusi mieszkający byli wyłączeni. Wielu złożyło wnioski do gmin, do powiatów z prośbą o rekompensaty finansowe. Był zarmowy nie można było tam wjeżdżać. Nawet posłowie nie mogli wjechać na legitymację poselską. Wszystko sprawdziła. To jest film z 20 grudnia 2020. ...im o jedno, żeby nie wypłacać, jak ja sobie to napisałem, oko... Tutaj tam nieistotne rzeczy w tym zamordyzmie, a teraz... I na tych niektórych obszarach może pojawić się wojsko. Mhm. A nie było? Kiedy trzeba było w wrzesień, listopad 2021 co co zapowiedziałem, bronić granicy? Było wojsko, sprawdzało, legitymizowało, sprawdzało prawa jazdy ludzi przejeżdżających tamtym obszarem i wjeżdżających, wyjeżdżających, poruszających się po tamtym obszarze. Było wojsko. Słuchamy dalej. Wojsko będzie. Wojsko może być. Może tu myślę o jakimś kraju europejskim, nie Polska, ale. Może to, co mówię, dotyczy jakiegoś naszego sąsiada. Blisko. Może Ukrainy. Ale czuję, że to jest coś na biurku prezydenta i to już. Okej, okay. wiadomo. Natomiast rzeczywiście tą ustawę podpisał o obronie ojczyzny pan prezydent, wiadomo, ale także tamtą, która dotyczyła wyłączenia tych obszarów, to było szybkie legislacje. I proszę zobaczyć, powiedziałem, że może na obszarze Ukrainy, jakby wyczuwałem bo to wizję na dwa lata wyczuwałem to, co się wkrótce wydarzy na świecie. Ale to było jeszcze tak przez mgłę. To było jeszcze tak przez mgłę. Ciekawa sprawa. Nie ukrywam, że ja zupełnie inaczej teraz patrzę na te niektóre filmy. Ja w tym filmie też powiedziałem o biedzie. Wspomniałem, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych chyba nie przyleci do Polski. No jak mógł przylecieć, jak wtedy wszyscy mówili, że Biden będzie, przepraszam, Trump będzie prezydentem. A, a nie został, no i rzeczywiście wiceprezydent jego nie przyleciał do Polski, bo następna wizyta to do dopiero Kamala Haliz teraz. Także niesamowicie inaczej spoglądam. To jest taki wymiar prawdziwego jasnowidzenia, że wyczuwa się pewne rzeczy. Naprzód, ale jeszcze przez mgłę, ale one później się sprawdzają. I w kontekście dalszych wydarzeń dopiero widać tę sprawdzalność. Mało tego, będzie też taką ciekawostką dla przyszłych pokoleń. Ta sprawdzalność moich wizji, kiedy się będzie przez pryzmat wie wielu, wielu lat, może dziesięcioleci patrzeć na nie. Wtedy będzie jeszcze większe docenienie. Bo na tym polega jasnowidzenie. Na tym. Dobrze. A teraz nowe wizje. Także sprawdziły się te moje przepowiednie 2020 rok, 20 grudzień, gdzie mówiłem o Ukrainie. Sprawdziło się cały czas to gadanie od początku istnienia kanału, że Polska jest w niebezpieczeństwie, że w listopadzie, od września do listopada 2021 będziemy słowo wojna odmieniać przez wszystkie przypadki, że trzeba będzie bronić granic, że powstanie ustawa o obronie ojczyzny. To się sprawdziło. Jako jedyny w Polsce to mówiłem. Tak. A teraz, zobaczcie, napisała też tutaj taka jedna pani, którą serdecznie pozdrawiam, taki komentarz, 4 godziny temu. Spełniły się Pana wizje, gdzie Pan mówił, że skończy się ten problem na granicy białoruskiej i zacznie się coś gorszego. Mówił też Pan, że widzi Pan dzieci pod respiratorami. Mi to pewnie chodziło o ukraińskie. Mówił też Pan, że się, poprawią się stosunki polsko-amerykańskie. Wszystko to w jednym odcinku. 6 miesięcy temu, w 43. minucie w odcinku. Ważna uwaga, stan wojenny nadchodzi. No dobra, no to posłuchajmy. Teraz pani ten komentarz zobaczyłem. Spójrzcie. O tutaj tak pani napisała pani Beata Beata. Stan wojenny nadchodzi 6 miesięcy temu w 43. minucie. No dobra, posłuchamy. No to posłuchajmy, co powiedziałem pół roku temu. W filmie ważne, uwaga, stan wojenny nadchodzi nad Polską. To, co pani Beata tam zwróciła uwagę. Pierwszy raz powiem szczerze, będę odsłuchiwał ten yy, swój film. Także nie wiem. No to słuchamy. W tym roku. Co zapowiedziałem, to w tym roku jak po sznurku. Kochani, będzie wojsko, będzie stan wojenny. Albo będziemy czuć się jak w stanie wojennym. Rosomaki na ulicach. Będziemy częściej widać przejeżdżających żołnierzy po ulicach. Będą częściej pokazywać polskie wojska transportowane z liniami kolejowymi na wschód i zachód polski. Szok. Przerywam. Przerywam 42 minucie tego filmu sprzed prawie 7 miesięcy, jak się okazuje. Szok. To jest prawda. Byśmy to obserwowali. Czemu jechały? No, jeszcze raz. Linia na wschód i zachód Polski. Mhm, mm bo tak jest. Nie wiem czemu, a chcę to Państwu coś powiedzieć. Skojarzył mi się zachód Polski zaraz przy granicy z Niemcami, że też będziemy obstawieni wojskami. Nie wiem dlaczego. No czemu? Przecież Ukraińcy teraz przychodzą do, do Niemiec, i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, w gruncie rzeczy, e, wojska nasze niekoniecznie tylko ustawiają się, aby bronić ojczyzny na wschodzie. Przy granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej, czy polsko-ukraińskiej. Ale właśnie też i na zachodzie. No, to jest film sprzed prawie 7 miesięcy. Będą wojska skumulowane w części. A tam, chyba tamtych zakupów. Zachodnik na nic pilnować, ale jednak, no i ten, ten, ten nacisk na przedsiębiorców będzie, będą i wtedy, kiedy będzie wprowadzony stan wojenny albo coś około stanu wojennego, czy jeszcze bardziej tą śrubę przypiłują, to moi drodzy, bo w ogóle może być taka sytuacja, że ten stan wyjątkowy przejdzie. Tam ci się wycofają z tej granicy polsko-białoruskiej. Ci yy, emigranci i i wróci coś z większą siłą. W ogóle obawiam się. Obawiam się. I nie wiem do jakiego czasu to przypisać, ale coś w czasie tych... Oby coś w czasie ćwiczeń. Napad 2000, zapad 2021, czyli tych wspólnych manewrów białorusko-rosyjskich, które dzieją się niestety, nie wiem dlaczego przy polskich granicach. Ale znowu było to przejęzyczenie ukraińsko. A ja patrzę w kontekście współczesnych wydarzeń. Było to słowo ukraińsko, dlatego że chodzi o te ćwiczenia rosyjsko-białoruskie przy ukraińskiej granicy, które były i które sprawiły, że Rosja nie kumulowała tam wojska, mówiąc, że to ćwiczenia przy będą przy Ukrainie. One później, te wojska zaatakowały Ukrainę. Posłuchajcie, to przejęzyczenie ma znaczenie. W jasnowidzeniu to ma znaczenie. Bo człowiek nie mówi z siebie, człowiek mówi z intuicji. Językiem intuicji. Posłuchajcie jeszcze raz. Ćwiczeń napad 2000 zapad 2021, czyli tych wspólnych manewrów, przepraszam, białorusko-rosyjskich, które dzieją się niestety, nie wiem dlaczego, przy polskich granicach. Bo przecież w czasie, kiedy są satelity, to równie dobrze w głębi, w głębi Rosji mogłoby to się dziać, a i tak świat by to widział i się pewnie przestraszył, bo chodzi o przestraszenie świata. Ale to ma jakiś inny zabieg, tak? Oby to nie było to, co mówiłem i to, co zapowiadam, że może to się coś przekształcić. Natomiast mówię, no mam problem z czasem, więc niekoniecznie musi być to ten rok, może to być przyszły. Mhm. Moi drodzy, ale, 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 żeby to się właśnie tak nie przekształciło. Tu mam obawy. Z tego zapad coś wyniknie złego dla Polski. Żeby Jakaś rakieta, jakieś coś jakieś nie przekroczyło w czasie tych ćwiczeń rosyjsko-białoruskich polskiej granicy, żeby zatrzymam. To może być kwestią przyszłości. I nie muszą to być ćwiczenia przy polsko-białoruskiej granicy, a po prostu wojska rosyjskie, ro białoruskie coś zrobią, coś przekroczy, i niekoniecznie od strony Białorusi i Rosji, ale może od strony Ukrainy. Uderzenie i niby nie na zasadzie niechcące, ale zobaczenie reakcji. To może być kwestią przyszłości. Słuchamy dalej. Sam jestem tu mam takie jakiś obawę. To nie jest wizja, to jest taka obawa i takie jakby intuicyjne myślenie z obawą. Poprawią się nasze relacje, tak jak zapowiadałem, z Stanami Zjednoczonymi. No to prawda, poprawiły się bardzo. I będziemy z tego zadowoleni. Mm -hmm. Proszę mi nie pisać, że Stany Zjednoczone tam atakowały inne kraje, że teraz zostawili tam w Afganistanie to, tamto. Słuchajcie, tak, wszystko wiem o tym. Nie są święci, ale mnie interesuje polskie podwórko i to, że to jest jedyna zdolna to siła do to powstrzymania. Wiemy. Powiem szczerze. Słuchamy dalej, no. Nie chciałbym być w skórze pana prezydenta Andrzeja Dudy oraz pana premiera. No nie chciałbym być. Trudny czas. I gospodarczo, i ekonomicznie, finansowo. Ruszą niedługo giełdy. zaczną padać to, co mówiłem. Boże, siedem miesięcy temu. Będzie zachwianie. Mhm. Przyglądajcie się październikowi listopadowi. Wrześnie też nie będzie ciekawy. No tak, bo to było przed działaniami przy polsko-białoruskiej granicy. Niesamowicie, moi drodzy, a ja przerwę, niesamowicie to się wszystko słucha. W kontekście tego, co już wiemy, niesamowicie, ale na tym polega właśnie jasnowidzenie. Powiem tak, może to dziwne, ale ja się sam szokuję tą sprawdzalnością. I Bogu dziękuję za ten dar. Tyle mogę powiedzieć. A dzisiaj, teraz zaczynam z Wami nowe wizje. Bo to był film sprzed prawie 7 miesięcy. Fragmenty z filmu. No dobrze. Ja sobie nie ukrywam, że niektóre rzeczy zapisałem na kartce. Ponieważ jak wiecie, ja lubię różne rzeczy wykonywać. Typu zmywanie, sprzątanie, pielenie, szykowanie. I w czasie tego rozmyślam. Przechodzą wolne myśli, szybko. Na przykład zapisuję na kartce o. Prawda? Szybciutko jakąś kartkę, długopis i, i piszę. I co zapisałem? Co nas czeka? Tu mam też jeszcze dwie. Zobaczcie. W jednym z filmów, całkiem niedawno, mówiłem o tym, że Rosjanie zaatakują na Ukrainie zo. To mówiłem z miesiąc temu, praktycznie u samego początku działań wojennych na Ukrainie, że przychodzi mi taka myśl, że będą oginąć zwierzęta w zo. I co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Zo, piszę. Moi drodzy. Nastąpił brutalny ostrzał z w Ukrainie. Nigdy Wam tego nie zapomnimy i nie wybaczymy. Dwa orangutany i szympans z ekoparku Feldman zginęły podczas ponownego ostrzału. Zo znajduje się w charkowskim obwodzie. Zostało brutalnie ostrzelane. Zginęło trzech pracowników ośrodka. Jest bardzo dużo strat. Są zdjęcia w internecie. Żałoba wzo. Powiedziałem, że będziemy świadkami tego, że będą o tym pisać w mediach. Na stronie internetowej EkoParku zamieszczono apel. Przeczytam: Złoczyńcy, z kim walczycie? Z matkami i dziećmi? Czego chcecie? Zniszczono już ponad 100 szpitali, kilkaset szkół, wiele tysięcy domów. Całe miasta zostały zmiecione z powierzchni ziemi, a co najważniejsze, ludzie. Zginęło tysiące niewinnych, spokojnych ludzi, którzy chcieli żyć i kochać. Nigdy wam tego nie zapomnimy i nie wybaczymy. To jest na stronie internetowej tego zo. A moi drodzy, a sytuacja związana z tym całym czaputowi, oj, przepraszam, z Czeczko. Z Czeczko. Nie żyje Emil Czeczko. To kolejne dwie sprawdzone wizje. Dezerter, który próbował za wszelką cenę zhańbić mundur polskiego żołnierza. Niestety dokładnie stało się z nim to, co przepowiedziałem wiele miesięcy temu zaraz po tym, jak pojawił się na Białorusi. Został on zamordowany we własnym mieszkaniu przez służby specjalne Białorusi. Oni wykorzystali na początku jego za niewinność, naiwność, yy, zaburzenia tego młodego człowieka, któremu zabrakło dojrzałości, rozsądku. No, on próbował być, Emil Cze Czeczko, czynnym uczestnikiem, aktorem białoruskiej propagandy. Wielokrotnie był w telewizji i radiu białoruskim. Wykorzystali go. A teraz sami pozbyli się jak najzwyklejszego, no można powiedzieć, śmiecia, prawda? Jest wier wersja opowie Szeniu, ja, ale pojawi się też inna, i ta druga będzie bardziej prawdziwsza. Napisałem w Zakładce społeczność takie słowa. Obawiam się, intuicja mi podpowiada, że skoro my na podstawie faktów zdehumanizowaliśmy wojsko z Biru, Związku Białorusi-Rosji, ale moi drodzy, atakowane dzieci. Ile jest już sierot, pełnych sierot na Ukrainie? Atakowane żłobka, domy dziecka, zo! Oni się sami zdehumanizowali. Rosjanie i Białorusini walczący z Ukrainą. No to oni teraz w kontrze raz, skoro raz wykorzystali już propagandowo żywego czeczko, no to teraz robią chocholi taniec nad jego trumną. I wykorzystują nieżywego czeczko do siania propagandy fałszu, na przykład, że to polska strona, jakieś polskie służby specjalne to zrobiły. Ale ja powtarzam to, co napisałem w Zakładce Społeczności: jest to prawdą, jako nastanowic, uważam z najwyższą sprawdzalnością w Polsce. Mogę z całą powagą stwierdzić, że nasi ludzie, polska strona, w tym nawet ułamka palca nie wymaczała. To nasi ludzie nie byli zamieszani. A kłopotu, jakim sprawiał im Czeczko, bo Czeczko w pewnym momencie zaczął takie rzeczy wymyślać, że nawet reżimowa telewizja, media, propagandziści białoruscy i rosyjscy nie chcieli tego wykorzystywać. Przestali go wy zapraszać do telewizji białoruskiej. Oni po prostu pozbyli się kłopotu. Ja Miałem też wizję i ją opisałem w zakładce społeczność, jak wyglądało to odejście Czeczki. I tutaj Państwu przywołam. Przeczytam dokładnie to, co napisałem. Tak wyglądała moja wizja. Widzę drzwi jakieś brązowe z białymi kreseczkami jakby. Dość cienka płyta. Widzę mężczyznę, który coś Emilowi pokazuje. On jakby patrzył na to, jakbym patrzył jego oczami. To była jakaś kartka coś z kolorem napisałem tutaj niebieskim ale też był brązowy kolor ale nie wiem co to coś wydawało mi się to naturalnego że to był coś naturalnego dla tego Czeczko i nie wiem co to Emil zaufał mu i wpuszczył go do środka mieszkania ten człowiek powiedział tylko krótkie zdanie po białorusku do Czeczko i w tym całym Emilu Pojawiła się taka myśl, właśnie, to już po mnie, koniec, 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 koniec. Miałem takie wrażenie, że od pięciu, sześciu dni ten człowiek był pogodzony z tym, że coś mu grozi. Albo intuicja mu to mówiła, albo dostawał takie sygnały, że jeżeli czegoś nie zrobi, czy czegoś nie powie, to jego życie jest zagrożone. Może być zagrożone, jakby się spodziewał tego. Dawali mu Białorusini to do zrozumienia, co zrobią, że się go pozbędą. Więc czeczko nie stawiał oporu, miałem takie wrażenie, jakby opadł po tych słowach z sił, po tych słowach, które ten Białorusin wypowiedział. Ubrany był w dres, taki luźny, ale taki jakby gruby. Jakby gruby dres, ale który był taki luźny. Mhm. I tutaj może być kolor tego dresu, bo tu nie pisałem w opisie, ale kolor będzie taki jak snobieski, albo, albo szary. Trudno mi powiedzieć. Taki dziwny kolor, jakby yy, z jaśniejszych. Albo szary. Coś takiego. I co powiem? Czy go powiesili Białorusini? Nie widziałem tego momentu, kiedy robiłem pierwszy raz tę wizję, a drugi raz nie chcę w to wchodzić. Moim zdaniem to wyglądało nieco inaczej. Jak, jakby mnie wizja prowadziła, to były te drzwi, i zaraz po prawej stronie yy, po lewej stronie była kuchnia. No tak, jak się tak wchodzi, to lewa ręka. Po lewej stronie była kuchnia, albo jakieś pomieszczenie, które było bardzo widne, i bardziej się tam to rozegrało. Czy to był. Czy to było to miejsce, gdzie, gdzie on odszedł? Albo tylko tak widzę, nie mam zielonego pojęcia. Ale skoro w wizji się to pomieszczenie pojawiło, to znaczy, że ono miało jakieś znaczenie. Mówiłem też, że była taka wizja ostrzeżenie, że Putin, Łukaszenka będą nie liczyć się z życiem ani żołnierzy, ani swoich służb. I na przykład tak mogą potraktować tych, którzy zostali zwerbowani, na przykład w Polsce, przez FSB czy GRU. Albo mogą tak potraktować pożytecznych idiotów, którym się wydaje, że podlizując się Białorusi czy Rosji obecnie, albo dostają za to pieniądze, albo jakieś pochwały z Moskwy, albo że będą ochronieni, to chcę powiedzieć, że spójrzcie na Emila Czeczko. Ja ostrzegałem, że Putin nie będzie się liczył. Mówiłem o tym, o tym się mówi na świecie, że on się nie liczy z żołnierzami swoimi, ale także się nie liczy z tymi, którzy mu klaszczą, z tymi klakerami. Ostrzegałem, przepowiadałem to. Żal mi oczywiście rodziny państwa, Czeczko. Ten człowiek powinien żyć. Powinien mieć czas na nawrócenie, na przemianę. Ale to jest nasze polskie podejście, prawda? Pokolenia JP2, naszej kultury, prawda? Natomiast na Białorusi, w Rosji, w krajach reżimowych są inne standardy. No i czego Emil się mógł spodziewać? Żal mi rodziny Państwa Czeczko, współczuję im. Tych wytykań, szykan, lęków, pewnie niepokojów, jakie przez głupotę, przez niedojrzałość ich syna, brata, wujka, Emila Czeczko przyszła im przecierpieć, które pewnie nadal cierpią. Żal mi. No cóż. Co jest ciekawe. Mam też takie wrażenie, że polska strona objęła, jakby troszeczkę pomocą, nawet psychologiczną rodzinę, najbliższą Emilaczeczko. Tyle możemy dla nich zrobić. Wszędzie widzimy człowieka, no my jesteśmy innymi ludźmi. Pokolenie mi 2 Moi drodzy, kolejna sprawa, bo to są wizje sprawdzone. Ale kolejna sprawa. Widzę duży wybuch. Między Turcją a, innymi, a innym krajem. To sobie zapisałem. Tu. Teren blisko. Czyjeś granicy, albo jest to w Turcji, albo jest to Turcja, albo obok. Jakiś bardzo duży wybuch. Dużo ludzi będzie. Cierpieć i przez wybuch, i po wybuchu. Duży wybuch między Turcją a innym krajem. Turcja będzie zamieszana, coś będzie. Turcja. Powiedziałem turecką flagę. Kiedyś powiedziałem, że Putin może sięgnąć. To cały czas mówię, ostrzegałem. Jako pierwszy, po broń. A to mową. Spójrzcie, co piszą. Dzisiaj Putin zagrozi Zachodowi atomem szef amerykańskiego wywiadu ostrzega. Jeśli Ukraina nadal będzie się skutecznie bronić, Władimir Putin może zagrozić Zachodowi użyciem broni nuklearnej. Ostrzega szef amerykańskiej wojskowej agencji wywiadowczej DIA generał Scott Berger. Wyciekł amerykański raport dzisiaj 18. Możliwy nuklearny atak na Kijów. Moi drodzy, mówiłem o tym, ostrzegałem, przestrzegałem państwa. Mówiłem. Ale też przyszła mi, kiedy myślałem o tym, taka wizja, taka intuicyjna myśl, że jeśli Rosja nie dokona czegoś. Strasznego w maju, bo ja przewiduję, że coś strasznego wydarzy się w maju lub na pierwszej połowie, pierws lub między majem a czerwcem, na przełomie maja i czerwca. Ale uwaga, nie ma w jasnowidzeniu czasu, więc mogę tutaj się w tym kontekście mylić, natomiast jest to blisko. A jeśli Rosja tego nie dokona, czegoś naprawdę strasznego, co sprawi, że Ukraina bardzo zapłacze, chociaż ona już płacze, ale bardziej, To świat jeszcze nie stanie w ogóle. Ale potem. I zagrożenie jest to, czego cały czas się obawiam. Zobaczcie, jak kiedyś mówiłem, wrzesień, listopad. I tak myślę, czy to się naprawdę zrealizowało w pełni w kontekście hybrydowej? A może to się zrealizuje jeszcze? Tak jak wam puściłem film teraz na początku, fragmenty z 2020 roku, gdzie wszystko by pasowało pod tą hybrydową, ale padły tam słowa przez pomyłkę. Powiedziałem Ukrainie i nie dokończyłem, powiedziałem, no Białoruska. Coś takiego. To intuicja. Jeśli Rosja. Nie dokona czegoś strasznego w maju, lub na przełomie maja i czerwca, co zatrzyma świat. Świat wstrzyma oddech. To wrzesień, listopad. Obawiam się, że wrzesień, listopad tego roku może być bardzo zły. Jedno jest pewne, chcę to Państwu powiedzieć, że musi być to bardzo blisko, bo ja czuję to po prostu bardzo. Gdybym znał czas, godzinę, na pewno bym wam to powiedział. Nie zrobiłbym to tego jak osowiecki, który w 1939 roku na łamach gazety Pomorskiej, zapewn Poznański zapewniał, na targach w Poznaniu, że w wywiadzie. Że w 1939 roku to mówił, w tym roku wojny nie będzie. Ja tego nie powiem. Nie będę. Nie jestem nikomu zobowiązany. Nie jestem w nic uwikłany. Gdybym znał datę, godzinę, powiedziałbym, ale nie znam. Ale nie znam. Wiem jedno, jest to bardzo blisko i czuję to bardzo przez skórę. Przypominam to, co powiedziałem chyba z dwa tygodnie temu. Jeszcze przed tym faktem, jak było wiadomo, że Chiny, kiedy Chiny potwierdziły sojusz z Rosją, cały czas mówiłem, przypominałem moje filmy sprzed roku, ale przypominam, Chiny pomogą finansowo Rosji. To będzie taki kredyt zaufania, który. Potwierdzi ten wielki sojusz między Chinami a Rosją. Legną w gruzy opinie analityków. Proszę pamiętać jedno, że przed odejściem na przykład Wielkiej Brytanii, a przez przypadek taki film mi trafił się w ręce. Bo lubię oglądać też nie tylko kulinarne programy na YouTube, ale lubię oglądać także, jak ktoś na przykład jedzie samochodem i nagrywa kamerką I są jakieś fajne akcje na drodze. Na przykład, kiedy ktoś na drodze zabawia szef szeryfa. ta jazda na suwak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej spowalnia ruch. I jechał mężczyzna, i w trakcie słuchał radia. To nagrywała kamerka. I ja słuchałem tego. I tam padają słowa. No, puszczę wam, może, jak to znajdę. Poczekajcie, przerwę na chwilę. Nie mogę znaleźć. Padły tam takie słowa. Między innymi właśnie jak ten mężczyzna jechał i słuchał radia, to się nagrało na kamerkę, że yy, jacyś analitycy przed odejściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przewidywali, że do tego odejścia nie dojdzie. No wielu teraz też mówi, że analityków, nieanalityków, specjalistów, że Polska jest bezpieczna, że nic się nie wydarzy, a ja mówię inaczej. Ale ja powiem Państwu, że jesteśmy w olbrzymim niebezpieczeństwie. I proszę Was, powtarzam to cały czas, lepiej być przygotowanym na to, co może nadejść, a co może łzy wycisnąć, niż by to nas zostało nieprzygotowanymi. I to bardzo ważne. Tylko przygotowani ludzie będą w stanie, już przygotowując się, zwiększają swoje szanse na ocalenie, ale będą w stanie pomóc także innym. To będą ci, którzy nie będą w panice biegli do sklepów, nie będą. Osłabiać kraju. Ani nie będą wsiadać w samochody i uciekać w stronę Niemiec. Tu przepowiednie powiem. Wielu się z Was pyta: czy uciekać do Niemiec, czy uciekać do Francji, do Wielkiej Brytanii? Powiem coś Państwu, co cały czas mi przychodzi intuicyjnie i co powiedziałem rodzinie mojej, która, dalszej, która, której, jeśli to słuchacie, Myślę tutaj o tych członkach rodziny, którzy pracują w Niemczech, budowlance, wasz pomysł, żeby uciec do Niemiec, a dlatego że szefowie to jacyś Gruzini, czy jacyś inni, że oni was tam dziś zabiorą, bo tak was bardzo lubią, ale już jak będziecie w Niemczech, coś wam powiem. To, że prezydent i premier nasz, i minister Rał pomagają Ukrainie, Ktoś mógłby powiedzieć, no bez przesady aż tak bardzo, ale oni, i to cały czas mówię i to w kontekście kiedyś, może za 5-10 lat, jak zrozumiemy to wszystko, wyda się bardzo istotne, co mówiłem i w punkt. Oni wydeptują Polsce ścieżki. Ścieżki pomocowe. Wydeptują je w NATO, wydeptują w Unii Europejskiej, także drogi legislacyjne. I przyjdzie dzień, już on się zbliża niedługo, że my pójdziemy tymi samymi ścieżkami, kiedy będą zaatakowane kraje bałtyckie, prawie równolegle z Polską. I moi drodzy, moi drodzy, to będzie może kilka dni tylko, może dwa, może trzy, kiedy będziemy jeszcze z tej pomocy korzystać. Ale te dwa, trzy dni zna wagę złota. I w gruncie rzeczy to, co robi nasz pan prezydent i premier, można powiedzieć, to tournée po różnych krajach, to niby wypracowywanie czegoś dla Ukrainy jest wypracowywaniem dla przyszłości Polski. Bo już pewne mechanizmy będą, oni będą czegoś nauczeni i będą mogli je dla Polski w szybszym tempie wprowadzić. Nasze władze o tym wiedzą. Chcę powiedzieć jedno. Lepiej zostać w Polsce. Dlatego, że tutaj te mechanizmy zadziałają. Tu jeszcze będzie ta obrona, można powiedzieć, natowska. Ona będzie z biegiem czasu coraz mniej widoczna, bo kraje się przestraszą czegoś i będą martwić się o siebie i swoje granice. Ale jeszcze to NATO będzie, jak to się mówi, na tej ziemi polskiej funkcjonować. Jeszcze będziemy tą obronę natowską widzieć w trakcie WU w trakcie tego pędu rosyjskiego, inwazji na Europę. Ja to tak nazywam. Kiedyś to będzie historia nazywała inwazją na Europę. Tu będą nas bronić. Ale kiedy już przekroczą niemiecką granicę, Niemcy będą zdane na samych siebie. Ponieważ, jakby można powiedzieć, ja to wyczuwam, zostanie rozwalone NATO. Trudno to zrozumieć. Bo wydaje się to takie trwałe. Ale zostanie jakby ta jedność natowska rozwalona. Ona jeszcze na ziemi polskiej będzie widoczna, stąd ta pomoc będzie, chociaż największa będzie ze strony Stanów Zjednoczonych. Ale zobaczycie, że to się sprawdzi. I ci, którzy zostaną w Polsce, będą świadkami tego, że jednak będzie pomoc innych krajów. Jak będzie ona wyglądać, smutnie, ale będzie. Natomiast Niemcy będą zdane na siebie. Proszę pamiętać też jedno, co powiem. Wielką wściekłość. Niemcy, przepraszam, Rosjanie będą i nie tylko tam będą żołnierze rosyjscy, to mówiłem, skośniocy też. Będą jakby wyżywać się na ludności niemieckiej i kraju niemieckim. Mniej jak na Polsce, proszę mi wierzyć. Nam się będzie wydawało, bądź będziemy mieć kontaktu, że w Polsce się tak źle stało, ale tam się będzie jeszcze gorzej dziać. Nie chcę straszyć, ale kiedyś powiedziałem, że z Niemiec zostaną wyspy. Bardzo dużo jezior będzie w Niemczech. A czy powiem wam coś? Może to nie jeziora. Może jakieś dziwne leje, które wypełnią się wodą, kiedy spadnie bardzo duży deszcz. To mówię jako Jasnowic. Tak. Teraz wielu krzyczy, żadnej wu nie będzie. Co ten Nazar mówi straszy was i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy by wybuchła w Polsce? Gdyby nastąpiła rosyjska inwazja. Z trzech obszarów. To czy zdążycie napisać, że nazar miał rację? Nie. Zostanie tylko ślad. Nazar straszysz. Po co to mówisz? Ale nikt już wtedy nie zdąży napisać, że ten Nazar miał rację. Ale go zamilknijcie, bo staniecie kiedyś przed trybunałami sprawiedliwości jak nieludzkiej, to Bożej. Choć podejrzewam, że większość takich to są pożyteczni idioci, takcy jak Emilczeczko. Jutro. Same wizje, bez puszczania filmów, samiutkie wizje, jest o czym mówić. Czasy są trudne. Zobaczcie, że przed atakiem na Ukrainę mówiłem kupujcie mąkę, kupujcie produkty mączne, a Ukraina jest spichlerzem Europy. Wielu Ukraińców nie zasiało zboża, bo nie zdążyli. Albo te zboża są zniszczone, albo wypalone, albo zobaczycie ceny produktów zbożowych i mąki. Mówiłem to. Nie zapomnę też, jak mówiłem, kiedy były te kontenery z Chin stały. Na pół roku przed staniem tych kontenerów to były filmy jeszcze z 2020. Kupujcie elektronikę. Z Chin, bo będzie bardzo droga ta elektronika, będzie jej brak. No i to wszystko, brak podzespołów, jakiś czegoś, że tam rzeczy. Wszystko zapowiadałem. Pallad. dolar, jak będzie stał. Szereg różnych rzeczy. Denerwują mnie najbardziej komentarze w stylu. Panie Nazar, mam sprzedawać dolary, czy nie? Czy trzymać, czy nie? Mam sprzedawać te. Jak to się tam nazywa? Te bitcoiny, czy nie. Wiecie, człowiek nieraz nie ma co do gara włożyć. Mnie denerwują tacy ludzie. Nieraz mi zaglądała bieda w oczy. A on się pyta o bitcoina, który nie wiem, ile jest wart. Nie sprawdzam tego. 10 tysięcy, może więcej, nie wiem. Takich pieniędzy nie widziałem na oczy. Nie wiem, to nie wina tych ludzi, ale ja mam inne troski. Ja mam troskę o to, za co kupić dodatkowo wiele zboża, paszy dla zwierząt na przyszłość. Za co zrobić to i tamto, co z wichura zdmuchnęła, co rozwaliła. Przechodzą, a pytają się o milionerzy. Też oglądam te programy kulinarne, jak oni jedzą. ASMR to się nazywa. I też polskie gwiazdy to robią. I zastanawiam się a oni jedzą po prostu, już mi to patrzę przez pryzmat tej biedy na Ukrainie, powiem Wam. Najbardziej mnie wzruszyły dzieci, które po, prze, przechodzą podwójną wojnę wojnę o życie, chory na brałaczkę, chory na różne inne nowotwory. I wojna nad ich głowami obok nich. To jest tragedia. Jak się zastanawiam, oglądając tych, którzy żrą i mlackają, bo to na tym to ASM, ASMR polega, przecież zarabiają tyle z reklam. Takie programy bez, bezwartościowe w gruncie rzeczy to jest. To jest po 300, 400, 600, miliony, 7 milionów wyświetleń. 1,23 miliony, to jaki to zarobek? Z jednego filmu to może i nawet z 50 tysięcy złotych ze 100. Czy oni dali na Ukrainę? Czy oni dadzą na modernizację polskiego wojska? Bo uważam, że należałoby już rozpocząć pewnego rodzaju zbiórki. I powiem jeszcze przepowiednie, że to się zacznie. Będziemy jakieś zbiórki robić na rzecz wojska polskiego. Ale to jest kwestią przyszłości. Będzie można wspłacać na modernizację, coś przynosić, coś dawać, może właśnie pieniądze. Czy oni wpłacą? Czy oni pomogą? Czy dalej będą myśleć o Mauritiusach, Zanzibarach? Inaczej patrzę na wszystko jasnowidz. też mi wybaczcie. Ja patrzę przez pryzmat tego, co wiem, co będzie. A zbliża się ciężki czas. Jutro same wizje. Dzisiaj też były, ale jutro same wizje. Proszę Was o łapki w górę. Proszę Was o komentarze. Nie zwracajcie uwagi na ludzi, którzy się za mnie podszywają. Prowadzam regułę. Nie piszę nic na innych kanałach. To jest już od dawna. Nie piszę nic. Ja myślę, że pan J., który wie, co jest tam u niego na czacie pisane, bo przecież widzi to na żywo i tak dalej, dziwię się, że nie reaguje. Przecież wie dokładnie, że mnie zablokował, że nie mogą się moje komentarze pokazać u niego. Zastanawiam się, Dlaczego nie usuwa? Dlaczego tamtej osoby nie banuje, która się podszywa? Dlaczego nic w tym kierunku nie robi? Nigdzie nie piszę, nie chodzę po kanałach, mam dużo swojej pracy, mam co robić. Ufam sobie, tylko sobie, bo wiem, że jestem jasnowidzem i tylko wierzę w swoje wizje. Reszty ani nie kwestionuję, ani nie będę się nad tym pochylał. Po prostu ufam tylko sobie, bo wiem, że jestem jasnowidzem. I tyle. Jeżeli chcesz moją pracę uszanować, sprawić mi przyjemność, proszę cię o łapkę w górę, proszę cię o komentarze liczne. Jest bardzo mało komentarzy. Co to jest, tysiąc czy dwa tysiące komentarzy? Przepraszam. Jeżeli facet, który pokazuje dupę na YouTube, ma ich 60 tysięcy. No, przepraszam. A uczestniczymy w czymś poważnym. Ale i za każdy komentarz dziękuję. Nawet tylko jeden. Jeżeli nie subskrybujesz, proszę zasubskrybuj. Podaj, naciśnij dzwoneczek na wszystko. Będę bardzo wdzięczny. To sprawia, że kanał idzie do przodu, idzie dalej. Dziękuję, że jesteście na kanale. Bogu dziękuję za tą sprawdzalność. Tak, jesteście na kanale Jasnowidza z największą sprawdzalnością w Polsce. I nie mówię to przez pychę, jakiś egocentryzm, wyniosłość i tak dalej, narcyzm, jak oni tam wypisują, nie znając mnie jako człowieka. Mówię stwierdzając fakt. Tak, tu jest największa sprawdzalność. I jest to niezaprzeczalny fakt. Ja jestem tego po prostu świadomy. Trudno nie być świadomym, jeżeli się patrzy na swój tort i chodzi się. Po swoim. Miejscu pracy i widzi się, aha, że ten tort jest piękny, ten tort, tort jest cudowny, ten chwalą, ten chwalą, ten chwalą. Trudno nie mówić o sobie, tak, jestem bardzo dobrym, uważam, cukiernikiem. Ja nie będę udawał kogoś, kim nie jestem. Nie będę udawał diabelskiej nieskromności. Nie będę tego udawać, bo fałszywa. Skromność jest gorsza. Dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane. Wielu tych, którzy tam piszą o moim narcyzmie, egocentryzmie, oni udają, że moje działania, dokonania są mniej wartościowe niż w rzeczywistości. Wymuszają tą fałszywą skromność. Chcą zaburzyć moje poczucie własnej wartości. Chcą wykształcić we mnie jakieś dziwne przekonanie może, które wynieśli z polskiej szkoły, która preferuje uczniów cichych, spokojnych, skromnych, że moja praca jest bezwartościowa, ale ona taka nie jest. Bo to jest Kanausiteum. Moja praca jest wartościowa. Moja definicja skromności. Umiejętność trafnej oceny wartości swoich dokonań. Autentyczne przyjęcie komplementu do siebie, a fałszywa skromność odrzucenie komplementu, umniejszanie wartości swojej pracy. I tyle. Po drugie, ja nie mam zamiaru umniejszać wartości swojej pracy i swojej efektywności i sprawdzalności, bo umniejszając wartość mojej pracy, Mogę sprawić, że ktoś pomyśli, że dla mnie to było łatwe, a dla mnie jasnowidzenie nie jest łatwe, bo jasnowidzenie nie jest łatwą sprawą. Jasnowidzem może być każdy, tak, wróżyć z kart też może każdy, ale nie każdy może być jasnowidzem w punkt. I to kończę takim stwierdzeniem. Wam jeszcze raz dziękuję, kochani, za obecność na kanale, za wyrozumiałość, za wsparcie, jakiekolwiek, za życzliwość. I proszę Was, z całego serca. Proszę. Przygotowujmy się. Samo przygotowanie jest przygotowaniem się psychologiczne. Słuchanie tego kanału z przygotowaniem psychologicznym. Osłuchujecie się z tematem. Mam nadzieję, że Wy Nazarianie, kiedy zaczną się dziwne rzeczy dziać w Polsce... Nie wpadniecie w panikę, nie ruszycie do sklepów. Was nie powinno być na stacjach benzynowych wtedy, kiedy zadziało się na Ukrainie. Nie powinniście być przy bankomatach. Powinien być w Was spokój. Tego Was uczę. Spokój, bo Wy wiecie, że jest czas na przygotowywanie się. To jest teraz ten czas. Wy powinniście mieć już pewne rzeczy w domu, które. Odpowiadam, odpowiedzą na pytanie, co zrobić, gdy nie będzie prądu, co zrobić, gdy nie będzie wody, co zrobić, gdy będzie zimno, co zrobić, gdy będzie za gorąco, co zrobić, gdy nie będzie lekarstw, co zrobić, gdy będzie bolał ząb, gdy będzie bolało ucho, bolało gardło. Są to trzy rzeczy, które najczęściej się pojawiają. Co zrobić, gdy nie będę miał bieżącej wody, co zrobić, gdy nie będzie papieru toaletowego. Musicie zadać sobie te pytania, rozwiązać te sprawy i wtedy będziecie się czuć bezpiecznie. Wy będziecie Emanować spokojem w czasie. I o to proszę, i tak będzie. Kiedy inni będą w chaosie, wy będziecie emanować spokojem. To jest bardzo istotne. Niezmiernie. I sami się przekonacie, że to wszystko, co mówiłem na tym kanale, miało sens. Wszystko dla Polski. Pozdrawiam Was serdecznie. Jasnowic Nazar, wizję w punkt. Do jutra. Same wizje jutro. Liczę na Waszą obecność i za nią serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko.